Justyna Żuła jest prawdopodobnie najbardziej krytykowaną celebrytką. Ze wszystkich osób biorących udział w tej edycji Tańca z Gwiazdami. W trzech odcinkach kobieta dostawała bardzo niskie noty. Teraz wypowiedziała się o swoim występie. Justyna Żuła zdaniem wielu widzów prezentuje się. Najgorzej spośród wszystkich uczestników. Którzy pojawili się na parkiecie w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Kobieta dostaje bardzo niskie oceny od jurorów. Jest nieustannie krytykowana, dlatego większość osób spodziewało się, że to właśnie ona opuści program już w drugim odcinku. Nieoczekiwanie jednak gwiazda wciąż ma szansę na zwycięstwo. Ostatni odcinek był jednak ostateczną kompromitacją ze strony kobiety. Jej taniec został oceniony na zaledwie 8 punktów przez jurorów. Andrzej Grabowski i Ola Jordan postanowili wręcz wstrzymać się od głosu. Na komentarz po raz kolejny zdecydowała się oczywiście Iwona Palnoić. Która jak dotąd była najbardziej krytyczna względem byłej żony skoczka narciarskiego. Justyna Żuła o swoim występie. Popularna Czarna Mamba ostro skrytykowała występ Justyny Żuły. Przyznała, że nie wie, co dzieje się z taneczną dyspozycją kobiety. Na treningach wygląda ona podobno dużo lepiej.
Tymczasem przed publicznością po raz kolejny doszło do kompromitacji. Jurorka jako jedyna wypowiedziała się. Na temat występu żyły i Tomasza Barańskiego. Bo Ola Jordan i Andrzej Grabowski postanowili wstrzymać się od głosu. Swój występ skomentowała również sama Justyna Żyła. Niewiele osób spodziewało się, że kobieta zdecyduje się. Na takie ostre słowa na temat swojego tańca. Który w ostatnim odcinku został oceniony zdecydowanie najniżej ze wszystkich. Fani myśleli, że ta będzie bronić swojego występu. Tak się jednak nie stało. Jestem na siebie tak zła za ten taniec. Że po prostu myślałam, że wybucznę. Tym się nakręciłam, że było super. Jeszcze chciałam coś popoprawiać i nogi poszły w pakiet jak przymurowane. Bardzo dziękuję za tę szansę i postaram się zrobić wszystko. Co w mojej mocy, żeby one ze mną współpracowały, stwierdziła celebrytka. Czy Justyna Żyła zrezygnuje? Wiele osób twierdziło, że Justyna Żyła zdecyduje się zrezygnować z. dalszego udziału w programie, jednak decyzja na ten temat przez. dłuższy czas nie została podana do wiadomości publicznej.
kobieta w końcu postanowiła przerwać milczenie i ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości na temat swojej przyszłości w Tańcu z Gwiazdami. Staram się z dnia na dzień poprawiać się w tańcu. W życiu i we wszystkim, a ten góralski charakter i temperament troszeczkę mi w tym pomagają, mówi Żyła. Która zaznacza, że w najbliższej przyszłości nie zamierza rezygnować z udziału w bardzo znanym programie tanecznym. Widzowie nie są zadowoleni z tej decyzji. Oglądający są wściekli decyzją blogerki. Która znowu nie zdecydowała się na odejście z programu. Wciąż obiecuję, że w następnym odcinku zaprezentuję się lepiej. Jednak internauci nie wierzą, żeby cokolwiek mogło się poprawić.